Cześć wszystkim. Dzisiaj Opel Frontera Belong 2.2 DTI. Jadę sobie pod górkę. Jak co testuję go, jak się zachowuje ten samochód. Nawet chcę jechać. Co wcześniej, co miałem, moją z tym 2.2 DTI, to widać był silnik dętka, bo nie chciał jechać. A ten fajnie się garnie do życia. Tu jadę pod taką górkę na czwórce. A już go zdusiłem tak do 1500, to już chyba się nie podmierzę. Dam mu 3. I 2. Ktoś to nawet jedzie. Taki teścik samochodu. Na bogato, skóry. 99 rok, elektryczne szyby. I klima nawet działa. Seria jest wszystko. Przednie zawieszenie, z tyłu jest podkładki pod sprężyny i chyba nowe amortyzatory. Ta Frontera do sprzedania jest, jakby ktoś był zainteresowany. To jest do sprzedania, nie jakiś cud techniki. Czy tam po zewnątrz, z przodu błotniki trochę mają przejścia, ale ogólnie nie wygląda tragicznie. Zrobimy teścik na naszym trasie tutaj takiej zakręty. Zdrowy silnik. Nie zauważyłem, ale chyba 90 było. To jest dobry wynik. Jeden 9, ta na 140 koni, tutaj na tym odcinku miała 100 na przed zakrętem. Czwóreczka i leci, a teraz jest z górki. Także dość to ładnie śmiga. Myślałem, że gorzej. Nic się nie tłucze, zawieszenie dość fajnie.
przyjemnie to jedzie. Nadzwyczaj dobrze. Zawsze psiocyłem na te 2.2, bo nigdy mi się nie trafił jakiś taki w miarę, żeby to jeździło, bo ostatnie testy, co tam miałem okazję się przejechać takim autem, to szok, dramat i niedowierzanie ludzkie. Jak się nie czek świecił, to zaraz, no wiadomo, czek się zaświeci, to koniec mocy przy 3000 i już nie da rady ciągnąć. Tutaj był zarośnięty kolektor, to był tak zalepiony nagarem, że to dawno nie widziałem takiego gnoju. Wyczyszczone wszystko, nowa uszczelka pod głowicą, głowica była zrobiona. No i efekty są. Nagram z zewnątrz. No, jestem już w domu. W środku samochód wygląda tak. Fotel kierowcy jest trochę zmadziarowany, ale reszta jest ok. Tamten fotel pasażera, z tyłu kanapa, te rzeczy, ładna skórka. Klima chodzi, chłodzi. Czekaj, nagrywam jeszcze. Zwykły DTI, ale nawet jestem zaskoczony, jak to jedzie. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to jest do sprzedania. Jakieś 9 tysięcy. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia, do zobaczenia. A jeszcze to błotnik pokażę, bo błotnik jest... Nie wiem, czy nie widać. Słońce tak fali po oczach. Ma takie swoje. Jeden błotnik, drugi też nie jest inny. Drzwi tutaj coś jest. No ale takiego kupiłem z uszkodzonym silnikiem. Tak mówię, uszczelkę tego wymieniliśmy i auto chodzi. Ładnie. Pozdrawiam. Cześć.